Nowy semestr, nowy odcinek programu Rzeczywiście i jak zwykle nowy gość, Radek Dżahajta, Forez. Cześć. Cześć. Dziękuję Ci za poświęcony nam czas, a czas będzie głównym bohaterem naszej rozmowy. Zacznę od cytatu. Pewien dziennikarz powiedział kiedyś, że czas jest jak pieniądze, a pieniądze są jak czas i jednego i drugiego brakuje nam zawsze w naszym codziennym życiu. Ale jest jeszcze jedno określenie, które na pewno znasz, że czas to pieniądz. Czy według Ciebie to prawda? No zdecydowanie. Myślę, że mając więcej czasu, czy lepiej gospodarując czasem, jesteśmy w stanie też lepiej produkować pieniądze, czy wykorzystywać nasze pieniądze. To wszystko ma ze sobą powiązanie i swoją drogą też, tak jak zarządzamy swoimi pieniędzmi, tak powinniśmy zarządzać swoim czasem. To może tutaj też podam cytat. Gdybyśmy mieli taki bank, w którym codziennie zyskiwalibyśmy 86 400 zł, to pytanie, czy byśmy chcieli wykorzystać tą każdą złotówkę, zakładając, że kolejnego dnia byśmy ją tracili, czy może też byśmy pozwolili, żeby tysiące złotych się nam marnowały. I skoro nie, to pomyślmy, że tyle mamy sekund w ciągu dnia i właśnie też chcielibyśmy wykorzystywać każdą, powinniśmy wykorzystywać każdą, tak jak każdą złotówkę, którą byśmy mieli w takim banku. Czas może być również bezcenny, zwłaszcza dla studentów pierwszego roku, którzy muszą zmienić swoje podejście z czasu licealnego na czas akademicki. Jakie rady dałbyś studentom rozpoczynającą swoją przygodę akademicką na pierwsze dni na uczelni, żeby zarządzali swoim czasem? No, łatwo się mówi, najbardziej bym polecał nie stresować się i spokojnie sobie wszystko planować, przemyśleć, żeby jakoś się przyzwyczaić do tego, jak dużo mamy nowych obowiązków. O nich warto mówić, warto się zastanowić, co mamy do zrobienia w ciągu dnia, czego nie mieliśmy jeszcze w liceum, bo dla wielu osób jest to taki duży krok w dorosłość, gdzie jakby wszystko, co robimy, wszystko, co robimy, zależy od nas w pełni. I z pewnością planowanie tego, jak ten czas wykorzystujemy, to by było coś, co oszczędzi dużo stresu. Tak jak pamiętam, było to dawno, ale to by było coś, co bym sobie radził, jak szedłem na pierwszy rok. Ludzie popełniają bardzo dużo błędów w zarządzaniu czasem, albo w ogóle nie wykorzystują żadnych technik związanych z zarządzaniem swoim czasem, ponieważ ostatnio przeczytałem badania GUS-u i z nich wynikało, że 20% ludzi nie ma w ogóle w ciągu całego swojego dnia czasu dla siebie. Czy według Ciebie te metody zarządzania czasem są na tyle łatwe i przystępne, że uda nam się coś zmienić, poprawić? Tak, zwłaszcza patrząc na to, że jesteśmy na uczelni technicznej, gdzie ludzie tutaj będą się uczyli budować rakiety, to zarządzanie sobą w czasie nie jest inżynierią rakietową. Jest to bardzo proste, to jest często kilka takich zwykłych zasad, które musimy wprowadzić dla siebie w ciągu dnia czy w ciągu miesiąca i one o wiele bardziej pozwolą nam kontrolować to, co się dzieje zmieniającym czasem. A są czasochłonne? Raczej nie. Mówi się też, że osoba, która nie planuje, osoba, która nie planuje zwycięstwa, planuje porażkę, czyli właśnie jakby poświęcenie tego czasu tak naprawdę daje nam jeszcze lepsze efekty, także to warto robić po prostu. Mhm. Przed nagraniem tego odcinka mówiłeś o jednej ciekawej metodzie, która nazywa się zjedz tę żabę. Czy mógłbyś o niej opowiedzieć? No oczywiście, to jedna z technik na to, co robić, żeby przestać odkładać te najcięższe wyzwania, które mamy przed sobą. Studenci pierwszego roku to będzie pewnie napisanie jakiegoś ciężkiego sprawozdania albo przygotowanie się do kolokwium. I poradą na to jest to, tak jakbyśmy mieli żabę, którą musimy zjeść. Lepiej ją zjeść z samego rana, bo wtedy dzień będzie o wiele łatwiejszy niż to, że mamy cały dzień myśleć o tym, że żabę mamy zjeść na wieczór. I zasada polega na tym, że po prostu pierwsza rzecz, którą robimy, to podejmujemy się tego wyzwania, które mamy najcięższe w ciągu dnia i później już będzie o wiele lżej. I bez jedzenia śniadania. No ja polecam faktycznie pierwsza rzecz po wstaniu z łóżka, ewentualnie można się przeciągnąć, napić wody, ale ze śniadaniem spokojnie możemy poczekać. A inne metody, które według Ciebie są skuteczne? Jest tego dużo. Wcześniej mówiłem o planowaniu, o tym, że jakby takim innym problemem pierwszoroczniaków, czy ogólnie studentów jest marnowanie czasu na różne rozpraszacze, jak na przykład Facebook. I można sobie zaplanować na to czas, kiedy będziemy faktycznie sprawdzać social media, sprawdzać maila. Albo możemy, jak nie jesteśmy w stanie się kontrolować, możemy sobie skorzystać z aplikacji, która nam zablokuje dostęp na przykład na godzinę do portali społecznościowych i wtedy możemy popracować. To powiedzmy jakaś inna taka porada dla studentów. Czyli kalendarz nie zawsze jest najlepszy w organizacji czasu?
Ja stosuję, wiesz, z tym, że robię to raz w tygodniu, planuję sobie cały tydzień, to już wymaga trochę wprawy. Mówię teraz o tych rzeczach, które gdzieś tam, od których warto zacząć, żeby zacząć sobie trochę ten czas kontrolować, trochę kontrolować może to, w jaki sposób czas marnujemy, a później warto oczywiście zacząć planować. Ja akurat robię tak, że w niedzielę sobie organizuję taki przyjemny czas dla siebie i to dla każdego, co będzie w tym czasie jadł, czy pił, to już zależy od niego, ale ma to być po prostu coś przyjemnego, kiedy myślimy o tym całym tygodniu, który nas czeka i układamy sobie chociażby te żaby, kiedy czego się podejmiemy. Planuję sobie w tym czasie wszystkie spotkania, które gdzieś tam mam zaplanowane. No i tutaj na przykład też warto wspomnieć, że chyba warto wspomnieć, że nagrywamy ten wywiad dość późno, bo po prostu akurat wtedy miałem wolną lukę, żeby go poprowadzić. Także gdzieś tam mam cały harmonogram dnia uwzględniony i też wspominałeś o tych badaniach, czas na przyjemności też powinien się w tym harmonogramie znaleźć, czyli jak chcemy oglądać seriale, to po prostu miejmy zaplanowane, kiedy te seriale będziemy oglądali. To jest już taka może wyższa szkoła jazdy, ale do tego zachęcam, żeby wszyscy dążyli. Tu potwierdza Radek, z Radkiem nie było żadnego problemu, żeby umówić się na spotkanie w dzisiejszym odcinku, także dzięki. Wróćmy jeszcze do tego kalendarza, ponieważ niektóre rzeczy, które musimy w tym kalendarzu uwzględnić, mają pewien czas trwania. Czy masz już taki instynkt, który pozwoli ci określić, co ile trwa, ile ci zajmie, czy jest to raczej sztywne i możesz to łatwo optymalizować? No trochę wprawy pewnie to wymagało. Tak naprawdę nie kojarzę, żeby było to dużym wyzwaniem. Gdzieś tam praktycy, jak poczytacie sobie książki o zarządzaniu sobą w czasie, mówią o tym, żeby zawsze zakładać trochę więcej. Jakby z natury, i to też Kahneman, psycholog, noblista, mówią, że najlepszy psycholog wśród ekonomistów, najlepszy ekonomista wśród psychologów, mówił o tym, że z natury jesteśmy optymistami w tym planowaniu. Tam podawał przykład książki, którą chcieli napisać w 3 lata i nie patrzyli na to, że innym zajmuje to 7 lat statystycznie, tylko po prostu wiedzieli, że im to pójdzie super i nie zakładali jakichś różnych zdarzeń życiowych, które mogą to wydłużyć. Także zawsze, jak nam się wydaje, że coś zrobimy w pół godziny, to lepiej sobie założyć przynajmniej 45 minut i potem ewentualnie mieć taką listę rzeczy, które możemy zrobić w czasie ekstra albo jakąś ekstra nagrodę właśnie dodatkowy odcinek serialu, ale pod warunkiem, że zrealizujemy to, co mieliśmy zaplanowane. To jest taka złota rada na początek, a potem już da się to coraz lepiej opracowywać. Ważna jest też selekcja, co jest ważniejsze, co musimy zrobić najpierw. No zdecydowanie. To właśnie też, jak rozmawialiśmy przed tym wywiadem, kolejny problem, taki już wyższego poziomu zarządzania sobą w czasie, dla osób, które teoretycznie się wydają bardzo zapracowane, ale w praktyce zawalają dużo ważnych rzeczy w swoim życiu. Przykładowo mają świetne rezultaty w organizacjach studenckich, ale z kolei nie idzie im pisanie pracy dyplomowej kompletnie. Takich przypadków znam dużo. Przez to, że gdzieś te priorytety nie były zachowane, bo robiliśmy to, co było dla nas najprzyjemniejsze, tak? Nie jedliśmy tych żab w ogóle, także trzeba też się nad tym zastanawiać, co jest dla nas ważne i o tych zadaniach nie zapominać. Jak jest żabą, to po prostu zrobić je rano, ale ciągle mieć w głowie, że gdzieś tam terminy niektórych ważnych zadań się zbliżają. Wiele firm informatycznych proponuje użytkownikom swoich mobilnych urządzeń różne aplikacje, które pomagają, podobno pomagają zarządzać im czasem. Czy ty korzystasz z takich aplikacji, to raz, a dwa, czy większość z nich to nie jest po prostu zwykły pic na wodę? Znaczy, nie ma chyba aż tak dużo tych aplikacji. No z tych, które ja polecam, to na pewno, jeżeli ktoś, tak jak mówiłem, ma problemy z powiadomieniami, to na pewno polecam te aplikacje, które służą do blokowania na przykład powiadomień w telefonie, czy blokowania w ogóle telefonu na godzinę, żeby móc w spokoju się skupić na tym, co mamy do zrobienia. To jest taki trend naszych czasów. Podobno statystycznie każdy człowiek około 150 razy dziennie sprawdza swój telefon. Myślę, że nie trzeba aż tak dużo i jakby w momencie, kiedy coś robisz, potem mija chwilę czasu, żebyś wrócił do tego skupienia, to się przydaje. No ja korzystam z kalendarza Google'a, nie wiem, chyba mogę mówić po prostu tak. Ja korzystam z kalendarza Google'a, przez to, że ma synchronizację z telefonem i jak ustawię sobie plan na komputerze, to mam do niego wgląd wszędzie, gdzie jestem, bo telefon też mam zawsze przy sobie. Jest też sporo aplikacji do robienia notatek, które się na pewno przydają, przez to, że mają właśnie tą synchronizację ze wszystkimi urządzeniami. Ewentualnie dla osób, na przykład, które chcą wyrobić sobie jakiś nawyk, chociażby planowania swojego czasu, są takie proste aplikacje, które przypominają o tym, żeby sprawdzić
swój plan, czy żeby go zaktualizować, czy na przykład, żeby zrobić jakieś zadanie. Znam taką aplikację, która się nazywa chyba Wired, która liczy nam, ile dni z rzędu udało nam się coś zrobić. To motywuje, tak, że już od 7 dni mamy z rzędu jakiś nawyk wyrobiony, to warto to kontynuować. Także myślę, że jeżeli komuś służą, to polecam. Ja raczej korzystam z tych prostych, bo jakby wychowałem się na kalendarzu takim jeszcze pisanym. Bardziej z tego korzystałem i potem się przeniosłem do stosowania tych narzędzi IT, które były najbardziej przystępne. Potem jakby nie mam też tak dużo aplikacji w telefonie, które by raczej rozpraszały wtedy, nie? Także to też mówi się na przykład o takim innym problemie ludzi, którzy po prostu tworzą listy do rzeczy do zrobienia. Tylko często to jest jakby ostatni wysiłek, jaki zrobią w ciągu dnia, że zrobią ogromną listę i przytłoczeni tym, ile mają do zrobienia, idą sobie na drzemkę. Także też nie możemy wpaść w taki jakiś szał planowania i robienia nie wiadomo jakich list, kiedy nie realizujemy tych zadań. Trzeba się skupić na tym, żeby to było efektywne, nie? Także raczej z umiarem, nie? Jak wszystko. A propos drzemki, jest ona dosyć ważna, prawda? No ja korzystam, tak. A ile powinna trwać? W moim przypadku 25 minut. To też trochę zależy od człowieka, ale no musimy sprawdzić jakby jak długo nam zajmuje wejście w fazę snu głębokiego i do tego nie dopuszczać, bo wtedy obudzimy się jeszcze bardziej zmęczeni. Słyszałem o takich technikach, że można sobie wypić espresso i od razu się położyć spać i wtedy po prostu kawa nas wybudza. Nie stosowałem, ale może komuś się przyda. Dziękuję Ci za wizytę w studiu. Radek Dżahajta był dzisiaj Waszym i moim gościem w nowym odcinku programu Rzeczywiście. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie do Radka na Facebooka, a ja Was zapraszam na kolejny odcinek programu Rzeczywiście już wkrótce.